spięcia kostek brzucha polegające na napięciu brzucha z jednoczesnym oderwaniem łopatek od podłoża i uniesieniem głowy, która jest podtrzymywana przez dłoń. Ważne jest to, żeby dłoni nie zaplatać i nie podtrzymywać góry głowy, tylko żeby dłonie podtrzymywały głowę gdzieś tu z tyłu za uszami. Dzięki temu, że głowa będzie znajdowała się w takim koszyczku z dłoni, nie powinniśmy przeciążać odcinka szyjnego kręgosłupa. To jest ważne dla wszystkich tych, którzy mają problem właśnie z bólem szyi. Mięsień brzucha jest mięśniem wydechowym, czyli w momencie, kiedy się napina i unosi nam górną część tułowia do góry, powinniśmy wykonać wydech. W momencie, kiedy wracamy, nastąpić powinien wdech. Ponieważ wydech jest krótszy niż wdech, ruch do przodu połączony z wydechem powinien być szybszy, natomiast powrót powinien być wolniejszy. Ważne też jest to, aby głowa podtrzymywana przez dłonie cały czas w trakcie ćwiczenia znajdowała się w powietrzu, aby podczas wykonywania spięcia i wyprostu nie opadała nam na matę. Na samym początku ćwiczenia ważne też jest to, aby z tej pozycji wyjściowej przykleić odcinek lędźwiowy kręgosłupa do maty na tyle, na ile jest to możliwe i starać się utrzymać tą pozycję przez cały czas trwania ćwiczenia. Jedną z wersji stabilizacji odcinka lędźwiowego jest to, że możemy posłużyć się pewnego rodzaju ręczniczkiem czy wałkiem, który nam ustabilizuje ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa, ale polecałbym tą wersję ćwiczenia tylko dla tych osób, które w trakcie wykonywania brzuszków w ten sposób będą miały ból w odcinku lędźwiowym. Boli odcinek szyjny kręgosłupa w trakcie wykonywania brzuszków, to ta pozycja pomoże w uniknięciu tych dolegliwości, tylko broda musi być cały czas przytrzymywana przy dłoniach. Daje to taką stabilizację odcinka szyjnego, unikamy wtedy ruchu szyi w trakcie wykonywania brzuchów i to ćwiczenie powinno być bezpieczne.